Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale. Nowy film, nowa sprawa kryminalna. Tym razem będzie to sprawa Jodine Sarin. Sprawa naprawdę bardzo, bardzo mało znana, a szkoda, ponieważ zbrodnia jest szokująca i o takich właśnie wydarzeniach powinno się rozmawiać. Całe wydarzenie miało miejsce w walentynki w roku 2007. W tym roku będziemy obchodzić 12. rocznicę tej okropnej zbrodni i będzie to pierwsza rocznica, w której wiemy, kto był odpowiedzialny za zabójstwo młodej kobiety. Dodatkowo porozmawiamy sobie również o metodach, którymi na chwilę obecną przy pomocy naukowców dysponują śledczy, o tym, jak rozwinęły się analizy DNA i jak fantastycznych rzeczy są w stanie dokonać naukowcy. Zapraszam wszystkich do obejrzenia odcinka. Zanim porozmawiamy o zbrodni, powiemy sobie co nieco o osobie, która padła jej ofiarą. A więc Jodine Sarin urodziła się 21 listopada 1967 roku w Glendale w Kalifornii. Natomiast nie udało mi się ustalić z jakich przyczyn, ale przez pewien czas mieszkała w Ohio i tam właśnie kobieta spędziła swoją młodość, dokładnie w mieście, które nazywa się Walton Hills. W 1986 roku skończyła Bedford High School i później znowu na pewnym etapie jej życia, też dokładnie nie wiem kiedy, wróciła do Kalifornii. Kobieta bardzo kochała naturę, przede wszystkim kwiaty. Jej hobby była aranżacja różnych kwiatowych kompozycji, układanie bukietów. I kiedy rodzina wróciła już do Kalifornii, kobieta skończyła kurs właśnie poświęcony takim komponowaniu z kwiatów, kompozycją kwiatową. Jej miłość do natury nie kończyła się właśnie tylko na miłości do kwiatów. Kobieta bardzo kochała spędzać czas na zewnątrz, jeździła konno, jeździła również na rowerze, często spacerowała po plaży, zresztą bardzo blisko mieszkała plaży, więc wcale się nie dziwię, że lubiła sobie czasami właśnie wyjść na taki długi spacer. Kochała zwierzęta, udzielała się w organizacji, była wolontariuszką Humane Society. Jest to właśnie organizacja, która walczyła o prawa zwierząt, zajmowała się również zwierzętami. Sama miała białego konia i kota. Mimo iż kobieta była upośledzona, niestety nie udało mi się ustalić, na co dokładnie cierpiała. Pewne źródła mówią o schizofrenii, to pomimo swojej choroby świetnie sobie radziła. Była niezależna, mieszkała na parterze domu, który kupili jej rodzice w Swallow Lane w Carlsbad. Jest to miasto położone pomiędzy San Diego i Los Angeles na zachodnim wybrzeżu. Mimo iż od czasu do czasu potrzebowała pomocy, głównie związana jest podwiezieniem jej gdzieś, kobieta właśnie poprzez swoją chorobę nie była zdolna do prowadzenia samochodu. Dlatego czasami, aby gdzieś mogła się przemieścić, właśnie prosiła o pomoc rodziny lub przyjaciół. Oczywiście nikt nigdy nie miał nic przeciwko. Była to naprawdę bardzo uprzejma, bardzo dobra kobieta, która właśnie mimo wszystkich przeciwności, które stawiało jej życie, ona świetnie dawała sobie radę. Pozostawała też w bardzo bliskim kontakcie z rodzicami, oni często ją odwiedzali i mieli też taki zwyczaj, że właśnie codziennie do siebie telefonują. Rodzice po prostu chcieli być na bieżąco z życiem córki, z tym, jak sobie daje radę. Chcieli mieć pewność, że niczego jej nie brakuje. Tutaj czasami również dyskutuje się fakt, iż rodzice dali jej bardzo duży kredyt zaufania, ponieważ jest to osoba upośledzona, a
otrzymała od nich mieszkanie. Jednak tak naprawdę nie było żadnych przeciwwskazań. Kobieta mogła żyć samodzielnie i prawdopodobnie rodzice się o nią niepokoili, ale nie chcieli jej w żaden sposób ograniczać. Nie chcieli też, aby właśnie choroba w jakiś sposób ją ograniczała i definiowała. Całe nieszczęśliwe wydarzenie ma miejsce 14 lutego 2007 roku, kiedy to w walentynki rodzice Jodine, pan Artur i pani Lois, zdecydowali się spędzić razem romantyczny wieczór. Właśnie z okazji walentynek wybrali się do restauracji, zjedli tam kolację, po czym poszli do kina na film. Mimo tego, że świetnie się bawili, mieli jakieś dziwne przeczucie, że coś nie do końca jest w porządku. Nie potrafili tego nigdy sprecyzować, ale właśnie nie czuli się komfortowo. Obawiali się, że coś może być nie tak z ich córką, dlatego gdy tylko skończył się seans, po godzinie 10, postanowili pojechać do jej mieszkania. Zwłaszcza, że dzień wcześniej rozmawiali z nią po raz ostatni i tego dnia, właśnie 14 lutego, już się z nią nie kontaktowali, a to było trochę dziwne. Jak już wspomniałam, była to ich taka rutyna, że właśnie rozmawiają z nią przez telefon codziennie, dlatego tak dla świętego spokoju po prostu postanowili pojechać do jej mieszkania. Kiedy dotarli, zauważyli, że w domu świecą się światła w każdym pokoju, dlatego założyli, że córka jest w środku. Zapukali więc, jednak nikt nie odpowiedział. Wołali również jej imię, również nie było żadnego odzewu z jej strony, dlatego lekko zaniepokojeni postanowili użyć własnej pary kluczy, którą posiadali, otworzyć mieszkanie i po prostu wejść sprawdzić, co dzieje się z ich córką. Przekręcili kluczyk w zamku, jednak mimo to nadal nie byli w stanie otworzyć drzwi, ponieważ były one zamknięte na taki zamek z łańcuszkiem. Także on był zaciągnięty od wewnątrz i rodzice nie byli w stanie wejść. Przez półotwarte drzwi dalej starali się nawoływać swoją córkę, jednak nie było z jej strony żadnego odzewu. Jednak biorąc właśnie pod uwagę, że zapalone światła sugerowały, że ktoś jest w domu, postanowili w końcu wyłamać drzwi. Tata, pan Artur, kopnął w drzwi, drzwi się otwarły. Rodzice wchodzą do środka. Nic nie wskazuje na to, że coś jest nie tak. Wszystko było w jak najlepszym porządku, nie było żadnego bałaganu. Dlatego rodzice założyli, że być może dziewczyna bierze prysznic i właśnie poprzez lejącą się wodę nie słyszy, jak wołają, lub najzwyczajniej śpi, ponieważ, jak już wspomniałam, film kończył się o 10, o 22. Zajęło im pewnie trochę czasu, aby dojechać do jej mieszkania, dlatego wcale nie byłoby to takie dziwne, gdyby już położyła się spać. Sprawdzili w łazience, nie było tam nikogo, dlatego udali się do sypialni. Po otworzeniu drzwi zastają sytuację, której na pewno się nie spodziewali. Otóż widzą półnagiego mężczyznę, mężczyznę nagiego od pasa w dół, bez spodni, który wygląda jakby właśnie odbywał stosunek seksualny z ich córką. Na pewno rodzice poczuli się bardzo zawstydzeni, wręcz zażenowani, że nakryli ją w takiej sytuacji. Szybko zamknęli drzwi. Jednak ojciec kazał mężczyźnie, który był w sypialni z ich córką, ubrać się i wyjść, tak aby mogli sobie porozmawiać. Być może ojciec nie powinien w taki sposób odnosić się do mężczyzny, który potencjalnie mógł być chłopakiem córki. Miała w końcu 39 lat, była pełnoletnia. Jednak biorąc właśnie pod uwagę jej lekkie upośledzenie, ojciec bał się, że mężczyzna chce ją wykorzystać. Ona była, jak sami mówią, nieco naiwna i właśnie ze względu na swoją chorobę łatwowierna. Dlatego ojciec chciał się po prostu upewnić, że mężczyzna nie ma żadnych złych zamiarów w stosunku do jego córki i najzwyczajniej w świecie jej nie skrzywdzi. Rodzice poszli do salonu, gdzie czekali, aż córka i jej potencjalny chłopak przyjdą i w jakiś sposób wytłumaczą całą tą sytuację. Czekali 5-10 minut, nikt nie wychodził. Zawołali w końcu do nich, nikt nie odpowiedział. Aż w końcu, po upływie dłuższej chwili, zaniepokojeni, postanowili, że otworzą drzwi jeszcze raz i po prostu, no, skoro oni nic nie robią sobie z ich próśb, to porozmawiają właśnie z nimi w sypialni.
Jednak po otworzeniu drzwi widzą coś, czego na pewno się nie spodziewali. Otóż mężczyzny, który był w pokoju z Jodine, już nie ma. Natomiast ona leży zupełnie bez życia na łóżku. Gdy tylko pan Artur zorientował się, co miało miejsce, położył córkę na podłodze i rozpoczął reanimację, ale było już za późno. Kobieta była zimna. Wskazywało to na to, że była martwa od kilkunastu godzin, nawet nie kilku, tylko kilkunastu. Nic nie dało się zrobić. Jak wykazała późniejsza autopsja, kobieta zmarła od ciosów w głowę, ciosów zadanych tępym narzędziem, być może pięściami. Była też wielokrotnie duszona. Podduszanie nie spowodowało jej śmierci. A to, niestety, to, czego świadkami byli rodzice Jodine, to nie był stosunek seksualny, a okropny akt nekrofilii. Ciężko jest mi wyobrazić sobie, jak czuli się rodzice Jodine. Oni widzieli jej mordercę i mimo wszystko nie zatrzymali go, ponieważ ta sytuacja, oni nie byli sobie nawet w stanie wyobrazić, że coś takiego może mieć miejsce. Jest naprawdę koszmar i fakt, że musieli z tym żyć prawie ponad 10 lat, aż do rozwiązania sprawy, naprawdę jest przerażający. Policja przyjechała na miejsce i natychmiast podjęła śledztwo. Nie udało im się jednak ustalić zbyt wiele. Nie wiedzieli, w jaki sposób napastnik dostał się do mieszkania, ani w jaki sposób wyszedł. Ani na oknach, ani na drzwiach nie było żadnych uszkodzeń. Nic nie wskazywało na to, że napastnik się włamał. Policja zasugerowała, iż być może Jodine znała osobę, która później ją zamordowała i sama wpuściła go do swojego domu. Co uspokoiło opinię publiczną, ponieważ musimy sobie powiedzieć, że w tym roku, to był dopiero początek roku, ponieważ cała sprawa miała miejsce w lutym, było to już drugie morderstwo w Carlsbad i mieszkańcy byli naprawdę zaalarmowani. Tam zwykle nic się nie działo. Dlatego, kiedy policja zapewniła ich, iż nie grasuje żadna osoba, która jest niebezpiecznym napastnikiem, tylko prawdopodobnie ktoś ze znajomych wykorzystał Jodine. Ludzie nieco się uspokoili. Pojawiły się również spekulacje, iż mężczyzna wyszedł po prostu przez drzwi w momencie, kiedy rodzice Jodine poszli do salonu. Nie byli w stanie widzieć ani drzwi od sypialni, ani drzwi wejściowych. Dlatego napastnik mógł prześliznąć się i najzwyczajniej wyjść w momencie, kiedy niczego nieświadomi rodzice dziewczyny czekali na niego w salonie. Nie udało się ustalić jego wyglądu. Z zeznań sąsiadki wiemy jedynie, iż mężczyzna był wysoki, ponieważ widziała go biegnącego w noc zabójstwa Jodine w sąsiedztwie. Biegł jednak bardzo szybko i nie była w stanie zapamiętać, jak wyglądała jego twarz. Nie udało się sporządzić rysopisu. Zapamiętała właśnie jedynie takie ogólne cechy jego ciała, że był wysoki i że był grubszy. Co pokrywało się również z tym, co zeznali rodzice Jodine. Oni co prawda też nie byli w stanie dokładnie zapamiętać, jak wyglądał. Mężczyzna stał tyłem i światło, które paliło się w pokoju, nie było zbyt jasne. Pan Artur również zasugerował, iż odniósł takie wrażenie, iż napastnikiem mógł być jeden znajomy Jodine, właśnie z kręgu jej niepełnosprawnych przyjaciół. Jednak po tym, jak ustalili jego tożsamość i porównali z DNA, które napastnik pozostawił na miejscu, wykluczyli właśnie jego jako osobę, która była wtedy w tą noc w domu Jodine i jest za to odpowiedzialna. Ponieważ właśnie najbardziej pomocnym, nie jeszcze na tym etapie śledztwa, ale właśnie w przyszłości, był materiał genetyczny. Nie jest powiedziane, czy było to nasienie, czy był to włos, ale napastnik pozostawił materiał genetyczny, który był wystarczający, aby na jego podstawie go zidentyfikować. Jednak w 2007 roku policja, po przypuszczeniu próbki zebranej z miejsca zbrodni, nie była w stanie go zidentyfikować. Niestety nie mieli osoby, która byłaby w ich bazie właśnie z takim DNA.
Z domu również nic nie zginęło, dlatego wykluczono rabunek. Aczkolwiek musimy sobie powiedzieć, iż napastnik spędził kilka, może nawet kilkanaście godzin w mieszkaniu razem z martwą Jodine, ponieważ w momencie, kiedy rodzice znaleźli jej ciało, było ono na tyle wychłodzone, iż ustalono, że kobieta musiała umrzeć kilka do kilkunastu godzin wcześniej. Mijały miesiące, mijały lata. Niestety nie było żadnych nowych tropów w sprawie Jodine i policjanci tak naprawdę nie byli w stanie zrobić niczego, aby przybliżyć się do złapania sprawcy i rozwiązania tej zagadki kryminalnej. W roku 2010, w trzecią rocznicę śmierci kobiety, jej rodzice ustalili nagrodę w wysokości $1000, przy czym dzięki temu podwoili pulę tej nagrody, ponieważ było już $1000 ustanowione przez San Diego Crime Stoppers. Była to właśnie organizacja, okoliczna organizacja, która działała, aby przyczynić się do rozwiązywania spraw oraz przeciwdziałać przestępczości. Dzień później o całej sprawie dowiedział się gubernator Kalifornii, ówczesny gubernator Kalifornii, Arnold Schwarzenegger, którego wszyscy znamy, i on do puli nagrody dołożył jeszcze $50,000, także razem było to $52,000, ale nawet taka nagroda nie doprowadziła do żadnego przełomu w sprawie Jodine. Mijały lata i mimo braku postępów w sprawie, równolegle analizy nad DNA znacząco posunęły się do przodu. I dzięki nim można było ustalić dużo więcej informacji o sprawcy, bazując na tym samym materiale genetycznym, który dostępny był kilkanaście lat wcześniej. Policja nawiązała współpracę z organizacją, która nazywa się Parabon Nanolabs, i ta właśnie organizacja prowadzi nowoczesne analizy dostępnych próbek DNA. Firma specjalizuje się m.in. w fenotypowaniu DNA. Jest to proces, w którym używa się DNA pozostawionego na miejscu zbrodni do przewidywania czyjegoś fizycznego wyglądu i nawet pochodzenia. W skrócie więc można powiedzieć, że jest to takie sportretowanie DNA. Z wyodrębnionego DNA lub dowodów biologicznych można określić i sporządzić szkic, taki rysopis, który zawiera kolor oczu, kolor skóry, kolor włosów, morfologię twarzy, płeć, a nawet szczegółowe pochodzenie biogeograficzne. Taki gotowy rysopis nazywa się snapshotem. Snapshoty sporządza się nie tylko dla osób, które są podejrzane o popełnienie zbrodni, ale na przykład również dla osób, które są ofiarami zbrodni. Jest bardzo dużo spraw, które nigdy nie zostały rozwiązane, ponieważ ich ofiara nie została zidentyfikowana. Dlatego snapshoty mają bardzo, bardzo duże zastosowanie. Na dole w opisie filmu podam link właśnie do strony demonstrującej, jak wygląda sporządzenie takiego snapshotu i jak wygląda jego zastosowanie w praktyce. Naprawdę uważam, że warto jest zobaczyć ten materiał, ponieważ technologia, którą udało się opracować naukowcom, naprawdę zadziwia. Zobaczmy teraz, jak wyglądał snapshot sporządzony dla sprawcy morderstwa Jodine. Jak widzimy na zdjęciu, mężczyzna przy 82% pewności ma odcień skóry jasny lub bardzo jasny. Można stwierdzić na 99%, iż jego skóra nie ma koloru brązowego. Kolor oczu w 78% jest albo zielony, albo niebieski. Na 99% można wykluczyć, iż napastnik ma kolor oczu brązowy. Kolor włosów w 98% jest albo blond, albo brąz. Natomiast w 98% możemy wykluczyć, że mężczyzna ma włosy koloru czarnego. Posiada trochę piegów. Jest mężczyzną, wiek około 40 lat w chwili popełnienia przestępstwa, masa ciała około 30, mimo iż tutaj na tym snapshocie podaje się, iż jest to unknown, czyli nieznane, to te informacje właśnie o wieku około 40 lat i o masie ciała są to informacje szacowane. Mężczyzna prawdopodobnie pochodził z północnej Europy.
Snapshot pomógł policjantom na wykluczenie dużej ilości podejrzanych i zawężenie kręgu osób, którzy mogli być sprawcami tego morderstwa. Jednak dzięki technologii dopasowania DNA, która bazuje na genealogii genetycznej, udało się im w końcu złapać sprawcę. Zanim powiemy sobie, kim był podejrzany, kilka słów na temat genealogii genetycznej, ponieważ jest to również bardzo ciekawy przedmiot badań naukowców. Samą nazwę można rozłożyć, jak pewnie niektórzy się domyślają, na dwie części: genealogia, która bada więzi rodzinne, i genetyczna, czyli bazująca na materiale genetycznym. Więc genealogia genetyczna ustala pokrewieństwo genetyczne. Stosowane metody są podobne lub nawet takie same jak w badaniach genetycznych przeprowadzonych w celu ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa. Są one tylko rozszerzone na inne stopnie pokrewieństwa. Mimo iż w bazie policyjnej nie było DNA napastnika, to w bazie laboratorium znaleziono DNA dalszego członka jego rodziny. I na zasadzie eliminacji zaczęto wykluczać poszczególne osoby, aż śledczy i naukowcy pozostali z jednym nazwiskiem: David Mabritto. Mając wyniki ekspertyzy z laboratorium, śledczy postanowili przypieczętować je własną analizą. W jednym z sąsiednich departamentów w Oceandale znaleziono próbkę DNA mężczyzny. I właśnie jej użyto do takiego podwójnego sprawdzenia, czy aby na pewno jest on osobą odpowiedzialną za zbrodnię. Dlaczego próbka się tam znajdowała? Ponieważ Mabritto wcześniej, kilka lat wcześniej, był osobą podejrzaną w sprawie innego przestępstwa, ale zanim próbkę zdołano przeanalizować, znaleziono już sprawcę, więc nie analizowano DNA, aczkolwiek na szczęście tego materiału nie wyrzucono. Ktoś mógłby zapytać, czy nie prościej było po prostu pojechać do mężczyzny i wziąć od niego taką próbkę, niż szukać po jakichś sąsiednich departamentach policji? Otóż w tym przypadku nie, ponieważ David Mabritto popełnił samobójstwo kilka lat wcześniej. O samym mężczyźnie wiemy naprawdę niewiele. Urodził się w San Antonio w Teksasie 20 stycznia 1969 roku. Co jest o tyle istotne, że faktycznie w chwili popełnienia morderstwa miał około 40 lat. Wiemy również, iż w chwili popełnienia samobójstwa miał żonę oraz syna. Na ekranach widzicie teraz jego zdjęcie. Zaraz zobaczycie snapshot. Jestem ciekawa Waszych opinii, czy podobnie jak ja uważacie, że portret, który powstał na podstawie materiału DNA, jest faktycznie podobny do zdjęcia sprawcy. Każda sprawa kryminalna zasługuje na rozwiązanie, a każda ofiara na sprawiedliwość. Sprawa Jodine była jednak wyjątkowo niepokojąca. Sam fakt, że jej rodzice widzieli napastnika i mogli go ująć, ale nie zdawali sobie sprawy z całej sytuacji i najzwyczajniej nie zrobili nic, jest naprawdę okropna. Dlatego fakt, że sprawę w końcu udało doprowadzić się do końca, na pewno przyniósł ogromną ulgę dla rodziców zamordowanej kobiety. Dziękuję wszystkim za poświęcenie czasu na tę sprawę. Już wkrótce omówię kolejną. Tym razem będzie to sprawa niewyjaśniona. W mojej opinii jedna z najdziwniejszych, z którymi kiedykolwiek miałam do czynienia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!